Jak już pompa spięta, działa i czeka na niższe temperatury, czas omówić teraz będzie, jakich zabezpieczeń użyłem. A dokładnie jak zadbałem o to, żeby wymiennik mi ani nie zamarzł, ani, że tak powiem, nie zagotował, bo pompa raczej go nie zagotuje, ale jednak sama się uszkodzi przez to, że pompa obiegowa, która pcha wymiennik i z niego wyciąga, stanie, no to pompa ciepła będzie wtedy jechać dalej i grzać gaz, no i może się uszkodzić. Także zaczynamy. Pierwsze, co najważniejsze, to było, jak ochronić wymiennik przed defrostami i przed mrozem, bo jednak ja mam wymiennik na zewnątrz. I pierwsze, co poszło, to jest układ glikolowy. Także wymiennik jest cały zalany glikolem. Dodatkowo mamy go ocieplonego, to jest mata kauczukowa. Tutaj jest cztery warstwy maty, czyli tu jest 4, tu jest 3, z tyłu są 2, także jest dosyć dobrze zabezpieczony wymiennik. Później jeszcze zobaczymy, czy nie braknie, bo maty jeszcze mam, to mogę dołożyć. I tutaj mam jeszcze w środku schowany czujnik temperatury. I on jest na rurce gazowej, tej gorącej, i on pilnuje tego, żeby tutaj nie było więcej jak 80 stopni, bo wtedy wyłączę elektronikę, ale o tym za chwilę. Także układ glikolowy zabezpiecza nam wymiennik przed zamarznięciem, kiedy pompa obiegowa stanie w defroście. I w ogóle, jeśli tak jak ja mam tutaj, prawda, na zewnątrz, przed ogólnym zamarznięciem układu. Także, jak ja użyłem glikolu, tutaj mamy, to jest glikol propylenowy, to jest glikol nietoksyczny i on jest do minus 35 stopni. Matę mamy, tak jak widzicie, nie wiem, czy ja widać oczywiście. Także mata 9 mm kauczukowa. To jest mata samoprzylepna. Bardzo fajnie się tym operuje, tnie się, przykleja, trzyma klej bardzo dobrze. I jeszcze dodatkowo na wszystkie rury, to tutaj mam, bo ja mam w peksie, prawda, dałem jeszcze otulinę też kauczukową. Także takie zabezpieczenie. Także kolejne zabezpieczenie układu to jest zabezpieczenie przez, że ja tak mówię, zagotowanie wymiennika, bo czujniki z elektroniki, z jednostki wewnętrznej, ta pompa to jest przerobiona z klimatyzatora, znajdują się, jeden się znajduje w tamtym buforze, a od temperatury zadanej znajduje się tutaj w ostatnim buforze i one nie mogą zareagować na temperaturę gazu. Także dołożyłem sterownik z termostatem i on pilnuje, żeby tutaj nam nie przekroczyło 80 stopni. Jeśli przekroczy 80 stopni, to przez niego jest przepuszczone po prostu zasilanie do elektroniki właśnie tutaj tej. I jeśli tutaj nam przekroczy 80 stopni, to odcina nam zasilanie. Jeszcze wam pokażę mniej więcej, jaki to jest model i jak to jest zrobione. Tak wygląda schemat podłączenia właśnie zabezpieczenia wymiennika, żeby go nie przegrzało. Tutaj jest ogólny schemat podłączenia, także mamy czujnik temperatury. Tutaj mamy styki pomocnicze, styki główne i zasilanie. I tutaj na dole, jak widzicie, tutaj przyjmijmy, że to jest właśnie elektronika z jednostki wewnętrznej tego przerobionego klimatyzatora. I jak widzicie, neutral nam idzie do sterownika i idzie nam właśnie do tej elektroniki. A przewód fazowy zasila nam sterownik, przechodzi nam przez stycznik i dopiero idzie do elektroniki. I jeśli ten czujnik temperatury zobaczy, że elektronika, znaczy, że temperatura gazu wzrosła do 80 stopni, to nam wtedy rozłączy ten styk. I tutaj jest jeden jedyny taki problem, bo ja ten sterownik już miałem i go użyłem, ale pasowałoby, żeby ten styk tutaj był nominalnie zamknięty, a nie tak jak u mnie elektronika go cały czas jest zwarty poprzez właśnie czujnik temperatury, bo on jest ustawiony akurat w tym momencie chyba na chłodzenie, bo można go użyć i na chłodzenie, i na grzanie. To jest kwestia tylko przestawienia jego ustawień. I on jest cały czas zwarty, no powinien bardzo długo wytrzymać, ale do takich właśnie rzeczy powinien być raczej nominalnie zwarty i w razie jakiegoś problemu powinno go rozewrzeć. Także tak to u mnie wygląda to zabezpieczenie. Oczywiście pompa jest zabezpieczona bezpiecznikiem B16 do tego wszystkiego.
I mamy jeszcze takie zabezpieczenie, nie zabezpieczenie, po prostu przekaźnik priorytetowy. On odpowiada za pompę obiegową. Żeby u mnie, z racji tego, że mam glikol i wężownicę, żeby się pompa bez sensu nie kręciła, kiedy pompa ciepła nie pracuje, to kiedy pompa ciepła zaczyna pracować, przepływa, on wykrywa na natężenie prądu, bo przez niego jest puszczone po prostu zasilanie do pompy i wtedy załącza pompę obiegową. Także jeszcze wyjaśnię Wam, jak to działa na schemacie. A tak wygląda podłączenie właśnie tego przekaźnika priorytetowego. Także jak tutaj widzicie na schemacie, to jest nasza pompa obiegowa, a to jest nasza pompa ciepła. I zasilanie od pompy ciepła tylko i wyłącznie przepuszczamy przez ten przekaźnik. On w środku chyba ma jakąś cewkę albo coś, co wykrywa natężenie przepływającego prądu. I jeśli tutaj to natężenie się pojawi, to wtedy załącza nam tutaj styki nam przełącza, prawda? I pompa obiegowa zaczyna pracować. Jeśli pompa ciepła się wyłączy, ona nawet jak chodzi na samym wentylatorze i pobiera około 200 W, to dalej jeszcze trzyma tutaj styk i pompa obiegowa chodzi, także wyłapuje chyba od 0,5 A, tak jest chyba tutaj jest na tym przekaźniku, od 0,5 A wyłapuje po prostu przepływ tego natężenia prądu. Także jeśli pompa ciepła nam się wyłączy, tutaj już nam nie będzie po prostu przepływu prądu, nic nam nie wykryje. Znaczy prąd nam wykrywa, tylko jego natężenia nie wykrywa, tylko napięcie. I stycznik wraca z powrotem do swojej pozycji, także można sobie w tej pozycji coś innego tutaj podłączyć. Kwestia już tylko wasza, co sobie wepniecie. I pompa obiegowa w tym momencie nam staje. Także takie zabezpieczenie układu, żeby pompa obiegowa nie kręciła się na okrągło, ze względu na to, że ja mam glikol i nie potrzebuję, żeby była w obiegu. I słuchajcie, z racji tego, że tutaj mam układ glikolowy na wężownicach, czyli muszę mieć obieg zamknięty i mam do tego założony zbiornik wyrównawczy samochodu i w nim jest korek też, który jest przystosowany właśnie, żeby i odpowietrzał zbiornik i w razie czego też puścił z niego parę. Także to jest też jakieś tam zabezpieczenie. Oczywiście wszystkie filmy z budowy tego projektu pompy ciepła i buforów znajdują się na tej playliście. Nowy projekt PC Monoblok bufor ciepła. Także jest tu też dużo innych playlist z różnych moich właśnie eksperymentów i budowli, że tak powiem. I oczywiście zapraszam Was serdecznie na mój kanał. Także pompy ciepła, fotowoltaika, solar trackery, bufory ciepła. Dużo różnych ciekawych informacji, testów, porad. Także staram się jak mogę. Zapraszam was serdecznie i słoneczka życzę.